piątek, 10 listopada. Przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Przejazd na czerwonym świetle i nadmierna prędkość. Z tych powodów dochodziło do wielu zdarzeń drogowych w Mikołowie. Od dzisiaj działają tam kamery, które rejestrują wykroczenia na ruchliwym skrzyżowaniu. Wkrótce ma też zacząć działać odcinkowy pomiar prędkości i fotoradar. Łukasz Kądziołka. Od dzisiaj na tym skrzyżowaniu dróg krajowych w Mikołowie kierowcy, którzy mają problem z rozróżnieniem kolorów świateł, nie przejadą już na czerwonym świetle bezkarnie. Choć może się to wydawać dziwne, wielu kierowców łamało przepisy właśnie w ten sposób. Od stycznia tego roku policjanci mikołowskiej drogówki otrzymali 16 zgłoszeń w rejonie skrzyżowania DK44 z DK81, z czego 15 zgłoszeń były to kolizje drogowe, jeden wypadek drogowy. A to i tak dość dobre statystyki, bo w poprzednich latach bywało gorzej. Monitoring przejazdu na czerwonym świetle ma poprawić bezpieczeństwo. To jednak nie jedyne miejsce w Mikołowie, w którym kierowcy będą teraz dyscyplinowani nowoczesnym sprzętem. Wkrótce mają zostać uruchomione te urządzenia na ulicy Gliwickiej. Od wielu lat zabiegali o to mieszkańcy Borowej Wsi, którą droga krajowa nr 44 dzieli na pół. Staraliśmy się rzeczywiście od dróg krajowych uzyskać odcinkowy pomiar prędkości. Były to wnioski rozpoczynające się od mieszkańców, gdyż zdarzały się tam wypadki. Dużo dzieci przechodzi przez tą ulicę do szkoły. Pomiar prędkości będzie prowadzony na odcinku nieco ponad kilometra. Kawałek dalej, również na ulicy Gliwickiej, będzie jeszcze fotoradar. Czekamy na przyłącze, na odbiory od wykonawcy tego urządzenia, jak również uruchomiony zostanie odcinkowy pomiar prędkości. Również prace nad tym systemem są na zaawansowanym etapie. Dlatego jeszcze nie można mówić o konkretnym terminie uruchomienia kontroli prędkości. Dopóki nie ma znaków, kierowcy nie muszą się obawiać. Efekty jednak już są, bo niektórzy zwalniają na sam widok nowych kamer. Najpierw była śmierć na torach, a potem zwłoki znalezione w domu jednorodzinnym w Tyskich Wilkowyjach. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku tzw. rozszerzonego samobójstwa. 37-letni mężczyzna najpierw miał zabić swoją konkubinę, a potem postanowił popełnić samobójstwo. Kiedy w godzinach popołudniowych 8 listopada w rejonie ulic Mąkołowskiej i Podleskiej w Tychach policja dostała zgłoszenie o potrąceniu przez pociąg mężczyzny, nic nie wskazywało, że sprawa ma drugie, jeszcze bardziej tragiczne dno. Nowe światło rzuciła na nią wizyta policjantów w miejscu, w którym mieszkał 37-latek. Policjanci udali się pod ten adres i w mieszkaniu ujawnili zwłoki około 50-letniej kobiety, ponieważ jej tożsamość nie została na chwilę obecną potwierdzona. Na miejscu pracowali tyscy policjanci pod nadzorem prokuratora, natomiast wstępne oględziny tych zwłok nie pozwoliły na ustalenie przyczyn śmierci tej kobiety, dlatego prokurator zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Jak wynika z wstępnych informacji, mężczyzna zabił swoją konkubinę, a później podjął decyzję o odebraniu sobie życia. Po potrąceniu przez pociąg relacji z Wardoń-Katowice mimo reanimacji zmarł. Narodowe Święto Niepodległości można uczcić na wiele sposobów i choć główne obchody odbędą się w sobotę, to już dzisiaj w wielu miejscach nie brakowało rocznicowych wydarzeń. W szkołach odbyły się uroczyste apele, była też rywalizacja sportowa i rajd terenowy. Paweł Jędrusik. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Technikum nr 3 w Sosnowcu odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie zaprezentowali program artystyczny, a orkiestra zagrała Mazurka Dąbrowskiego. Wiadomo, że każdy to może na swój sposób przeżywać, odbierać, natomiast ja myślę, że tak, żyjemy w wolnym kraju, możemy swobodnie, jak nawiązując do szkoły, tak, możemy swobodnie mówić w języku polskim, możemy swobodnie się uczyć. Tak? Tym bardziej jak widzimy w państwie w Ukrainie, gdzie toczy się wojna, tak, o wolność, a my tą wolność mamy, więc myślę, że dla nich jest to ważne wydarzenie. Całkiem niedaleko, bo przed bramą Stadionu Ludowego w Sosnowcu zebrali się z kolei uczniowie szkół z tego miasta, którzy uczestniczyli w rajdzie niepodległości wokół Trójkąta Trzech Cesarzy. Zorganizowano dwie trasy, a uczestnicy mieli do przejścia około 10 kilometrów. Nasz rajd zawsze kończy się na Trójkącie Trzech Cesarzy. Symbol właśnie jedności, symbol tej niepodległości, ponieważ w 18 roku, kiedy zlikwidowana granica i Polska wróciła i została znowu Polską, tam świętujemy. Młodzież i
dzieci z Sosnowca, około 400 osób. W Sosnowcu rekreacyjnie, a w Bytomiu na sportowo. Tam święto niepodległości uczczono w wodzie podczas turnieju water polo, czyli piłki wodnej. 24. turniej o Puchar Niepodległości. Prezydenta miasta Bytomia, drużyny, które tutaj mamy, to przedstawiciele Czech, Słowacji, Kiszyniowa, więc to tak naprawdę cała Europa zjeżdża na to święto. Jest takie waterpolowe święto, chyba największe w tym momencie w Polsce. Jak widzicie, wszyscy dobrze się bawią i jest jedna fajna waterpolowa rodzina. W wielu miastach główne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości odbędą się w sobotę. Wojewódzkie obchody zaplanowano na Stadionie Śląskim, a w programie są m.in. pokazy lotnicze. Choć nie lecą samolotem, to latają. W Katowicach odbywają się największe w Polsce zawody w lataniu w tunelu aerodynamicznym. To nie tylko unoszenie się w powietrzu dzięki pędowi powietrza, ale też triki i różne układy. Jak to robią najlepsi, sprawdzał Paweł Jędrusik. W katowickim Flyspocie już po raz 9 odbywają się zawody w indoor skydivingu. Chodzi o tunel aerodynamiczny, który odwzorowuje skok spadochronowy. Zawody rozgrywane są w różnych kategoriach. Na naszych zawodach mamy 10 różnych konkurencji. Nasi zawodnicy startują solo, w duetach, w czwórkach. Są to konkurencje dynamiczne, jest też freestyle, gdzie choreografię wykonuje się pod muzykę, co jest, uważam, bardzo widowiskowe. Każda z tych konkurencji wymaga od zawodników innych umiejętności. Na pewno te, w których wchodzi się w kilka osób, wymagają dużo, zdecydowanie więcej zgrania i współpracy zespołowej. Natomiast często też te kategorie solo wymagają troszkę wyższego skomplikowania, jeśli chodzi o trudność elementów. Zawodnicy unoszą się w powietrzu dzięki silnemu pędowi powietrza, który skierowany jest z dołu do góry. Wystarczy wskoczyć do środka w bardzo podobny sposób, jak wyskakują spadochroniarze z samolotu. W każdym teamie najtrudniejsze jest posiadanie teamu. Są to cztery indywidualności, które muszą latać w tym samym czasie, trenować w tym samym czasie i zawsze to jest najtrudniejsze. Jak już się zbierzemy i mamy ten team, wtedy trenujemy odpowiednie figury, odpowiednie przejścia, które mamy wykonać w tunelu i staramy się to zrobić jak najczyściej, jak najszybciej w danym czasie. Ta konkurencja przyciąga coraz więcej osób, a Polacy mają już w niej spore sukcesy. Jak przygotowuję się do zawodów, to zwykle tam tak z godziny dziennie, może 30 minut do godziny dziennie i tak parę miesięcy przed zawodami zaczynam tak intensywnie trenować. Szczególnie jak się przygotowuję na zawody w stylu Mistrzostwa Świata, to wtedy tak przynajmniej 3 miesiące przed zawodami trenuję tak systematycznie 45 minut dziennie. W tym roku na Śląsk przyjechali reprezentanci 10 krajów. Flyspot nawiązał współpracę z Aeroklubem Polskim i dzięki temu rozgrywane są Mistrzostwa Polski, które wyłonią kadrę narodową na zbliżający się Puchar Świata w Makau. Było o nich głośno w całej Polsce, ale tak szybko jak stały się popularne, tak szybko zniknęły. Po wielu publikacjach i złośliwych komentarzach Katowice zdemontowały ławki i kosze, które Miejski Zarząd Ulic i Mostów polecił zamontować pod wiaduktem drogowym. O tym, jak strefa wypoczynku zamieniła się w strefę wstydu, Łukasz Kądziołka. Zdjęcia tej strefy wypoczynku w Katowicach Zawodziu obiegły już media ogólnopolskie. Ławeczki pod wiaduktem drogowym nad Drawą, mówiąc delikatnie, nie przypadły do gustu mieszkańcom. Niektórzy nawet nie zdążyli skorzystać, choć często tu przychodzą. Szkoda pieniędzy na te ławki. Po co te ławki pod mostem? Tu mało by ludzi tu siadało. Niemożliwe, żeby tu siedzieli. Nie. Ławkowo-betonowa przestrzeń rekreacji, która powstała z inicjatywy miasta przy okazji remontu wiaduktu, została obśmiana. Niektórzy obawiali się, że z takiej zachęty do spotkań towarzyskich skorzystają osoby, które nie do końca potrafią się zachować. Byli też mieszkańcy zdezorientowani, co pokazała ankieta zorganizowana na dzielnicowej grupie. Większość osób w ogóle nie wiedziało, skąd te ławki pod mostem. Myśleli, że zostały przeniesione ze skweru obok. Tak chyba była połowa mieszkańców, było za tym, żeby one wróciły na miejsce. Natomiast no, oprócz takich kilku głosów, ale raczej to były głosy prześmiewcze, mieszkańcy po prostu chcieli jednak ławek na zewnątrz. Na zewnątrz wiaduktu oczywiście. Niektórzy dla żartów zasugerowali, żeby pod wiaduktem postawić jeszcze food trucka. Takich planów miasto nie ma. Po tym jak ławki stały się sławne, szybko zniknęły. Ławki zostały już przez MZUM zdemontowane. Są w tej chwili w bazie MZUM-u. Miejsce, w którym one stały, zostało zabrukowane.
a ławki zostaną przeniesione, też zgodnie z sugestią mieszkańców, na drugą stronę mostu. Całej sprawie smaczku dodaje fakt, że początkowo przedstawiciele miasta kłamali, twierdząc, że strefa wypoczynku pod wiaduktem to inicjatywa wykonawcy przebudowy wiaduktu. Media szybko jednak kłamstwo wychwyciły, a mieszkańcy sugerują, żeby następnym razem zapytać ich o zdanie. W końcu to oni wiedzą lepiej, czy chcą siedzieć w otoczeniu zieleni, czy pod wiaduktem, po którym jeżdżą samochody. Tak kończymy tydzień w informacjach. Miłego weekendu i do zobaczenia.